dobry, witam się z Wami. Wigilia, mamy 24 grudnia i ja siedzę w takim cieplutkim szlafroku zimowym i jest w końcu czas na zabranie się za henne brwi, ponieważ już wczoraj odpuściłam, nie miałam na to siły, czasu, bo było bardzo późno. Tak więc teraz się za to zabieram, mam tutaj przygotowane rzeczy, wodę utlenioną, kieliszeczek, wacik, pędzelek i taki do odtłuszczenia skóry przed. Także ja się zabieram właśnie za henne brwi, a następnie chyba już za makijaż. Ten vlogmas będzie opublikowany 25 grudnia, czyli pewnie wtedy, gdy siedzicie z rodzinką przy wigilijnych stołach, w świątecznych stołach, ale może go nadrobicie. Także mimo wszystko go nagram, opublikuję, żeby dopiąć vlogmasy do końca. Okej, nagrałam Wam taką szybką, naprawdę szybką przebitkę makijażu. Malowałam się tą nową paletką Maxmo Frozen Roses i mi się bardzo podoba. Szkoda, bo naprawdę kamera nie oddaje tego, jak ten błysk jest przepiękny. Na żywo mieni się bardzo ładnie. To jest taki trochę rose gold. Usta będę malowała już, powiedzmy, przed wyjściem. No bo teraz jeszcze piję energolka. No i ogólnie jeszcze nie maluję. Ale użyję sobie tej nowej pomadki z NYX, które pokazywałam Wam wczoraj. No i teraz wielki dylemat, w co się ubrać. Nie mam żadnego planu, nie mam żadnego pomysłu. Zaraz będę się ogarniała i coś się ubiorę. Cyknę fotkę tego makijażu. Raczej chyba nie doklejam rzęs, chociaż mam duże kreski, więc fajnie by to wyglądało. Ale jeszcze to przemyślę, może faktycznie dokleję rzęs. Na pewno Wam to zaktualizuję, bo będę się do Was jeszcze odzywała przy malowaniu ust.
No i jak wybiorę jakąś stylówkę? Nie mam za bardzo na nic pomysłu. Chcę po prostu raczej postawić na wygodę, więc zaraz zajrzę do szafy i zobaczę, co uda mi się znaleźć. Generalnie tak, pomadka jest bardzo komfortowa, bardzo szybko zastygła, już mi się nic nie klei, nic nie lepi, więc bardzo fajnie. Na żywo wygląda troszeczkę ciemniej, bardziej wpadająca w fiolet. Myślałam, że ona będzie w ogóle jaśniejsza. No, jest to taki brudny róż, tylko myślałam, że będzie jaśniejszy, taki bardziej nudziak, ale nie jest. Ale generalnie jest bardzo ładna i jest na razie naprawdę bardzo komfortowa, więc zobaczymy, jak sprawdzi się na dłuższą metę i jak będzie z trwałością, ale na razie jestem pozytywnie i miło zaskoczona. Lecę zrobić na szybko jedną, dwie fotki na Instagrama, jeszcze je dzisiaj opublikuję, mam nadzieję, i zbieram się do babci na Wigilię. Teraz możecie lepiej zobaczyć pomadkę, nie podkreśla w ogóle suwy skóry, wygląda bardzo ładnie. No i możecie zobaczyć te błyski na oczach z Mexmo. Przepiękne. Ja już jestem po dwóch wigiliach, idę się właśnie ogarniać, robić demakijaż i szykuję się do łóżeczka, także tak to u mnie wyglądało, zmontuję dla Was tego vlogmasa. Mam nadzieję, że spędziliście święta tak, jak właśnie chcieliście, tak jak Wam się wymarzyło, fajnie, ponieważ był śnieg, więc święta ze śniegiem to zawsze ma swój urok. Mam nadzieję, że spędziliście te święta naprawdę bardzo dobrze i tak jak Wam się marzyło. Zmontuję tego vlogmasa i żegnam się z Wami w tym nietypowym, no w nietypowy sposób na takim tle, ponieważ już jest późno i dziękuję Wam za 24 prawie vlogmasy i spędzony ze mną czas odliczania do tych świąt. Mam nadzieję, że za rok też uda się to zrobić, ale nie wiem, co będzie za rok. Oczywiście zostańcie ze mną, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, bo będą pojawiać się inne filmy w miarę możliwości tego, jak pozwoli mi czas i studia. Także jeszcze raz Wam dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach.